zakończy się rozbudowa poznańskiego lotniska Ławica. Jeszcze przed czerwcowym Euro 2012 port zyska powiększony terminal oraz nową infrastrukturę lotniczą. Dzięki inwestycjom kosztującym ponad 150 milionów złotych dwukrotnie zwiększy się przepustowość Ławicy. W dniu wczorajszym wielkopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie dla rozbudowanych płaszczyzn lotniskowych, do których należy równoległa droga kołowania oraz rozbudowa płaszczyzn postojowych dla samolotów. To jest właśnie oto ta decyzja. Jest to najszybciej zrealizowana inwestycja rozbudowy płaszczyzn lotniskowych na lotniskach cywilnych w naszym kraju. Roboty budowlane trwały około 6 miesięcy. Dzięki budowie równoległej drogi kołowania wzrosną możliwości lotniska. Do tej pory pas był częściej zajęty przez samoloty kołujące niż startujące lub lądujące. Rozbudowa płaszczyzn lotniskowych była kluczowa, jeżeli chodzi o przepustowość naszego lotniska. To już jest przepustowość akurat z tego układu wynikająca zupełnie nam wystarczająca na wiele lat. Równoległa droga kołowania ma 2,5 km długości i jest połączona z pasem drogami szybkiego zjazdu. Generalnie jeśli chodzi o nawierzchnie drogowe, to tutaj technologii specjalnej nie ma. Droga, która zwykle wykorzystywana będzie do kołowania, może też w inny sposób poprawić przepustowość lotniska. Ten odcinek, na którym stoimy, równoległej drogi kołowania, podczas euro i procedurach tymczasowo obowiązujących właśnie na euro, może być również wykorzystywany jako miejsce postojowe. By ułatwić obsługę przylatujących samolotów, port powiększa płytę postojową o 6 nowych stanowisk. Będziemy w stanie technicznie obsłużyć aż do 30 operacji na godzinę. Pasażerowie najbardziej odczują jednak rozbudowę terminala. Dzięki powstającej hali głównej strefie przylotów Ławica będzie mogła teraz obsłużyć aż 1900 przylatujących w ciągu godziny. Lotnisko ma już zgodę na użytkowanie, ale nadal trwają prace wykończeniowe. To nie koniec rozbudowy poznańskiego lotniska. W następnym etapie inwestycji, który rozpocznie się już po piłkarskim mistrzostwie Europy, do nowej części zostaną przeniesione biura portu. Istniejący terminal zostanie przekształcony w strefę odlotów, a stanowiska odprawy przeniesione do położonej centralnie hali głównej. Dzięki temu na Ławicy dwukrotnie wzrośnie powierzchnia komercyjna. Dzięki nowemu układowi wzrośnie nie tylko przepustowość, ale i komfort pasażerów na poznańskim lotnisku. Uważamy także, że rozwiązania architektoniczne, jakie zostały zastosowane, to rozwiązania jedne z najciekawszych, jeżeli chodzi o terminale w Polsce. Równoległa droga kołowania oraz nowa płyta postojowa to dla poznańskiego lotniska inwestycje co najmniej tak samo, jeśli nie bardziej ważne niż rozbudowa terminala. Zarząd portu szacuje, że dzięki przepustowości zwiększonej przez nowe inwestycje, port będzie mógł rozwijać się przez następnych 20 lat. Dominik Sipiński, pasażer.com Poznań.